Mecze trzeciej ligi grupy czwartej. Wieczysta Kraków pod hale Nowy Targ. Witamy z Chałupnika. Artur Baster. I Łukasz Sarny, zespołu gospodarzy podopiecznych. Sławomira Peszki 96. Patryk Letkiewicz 3. Jacek Góralski 5. Szymon Rygiel 6. Rafał Pietrzak 17. Krzysztof Knaz-Milner 19. Sasza Żywec 22. Michał Pazdan, to jest kapitan zespołu, 27. Maciej Jankowski 29. Paweł Łysiak 45. Denys Faworow i 75. Tibo Muleł. Szkoleniowcem Tomasz Kuźma. A w bramce zaczyna z numerem pierwszym Maciej Styrczula, trójka to Kasper Kawula, 6 Tomasz Tymosiak, 8 Filip Karmański, 11 Bartłomiej Purcha, 15 Filip Jakubowski, 18 Adrian Kozarzewski, 19 Marcin Michota, 22 Kacper Grzebieluch, 27 kapitan Hubert Antkowiak i 31 Donatas Nakrosius. Teraz mamy jeszcze trójkę sędziowską w roli głównej arbiter z Brzeska, Seweryn Kozub, podobnie. Wieczysta Kraków jest liderem mimo tych strat punktów w ostatnich spotkaniach, ale w czubie tabeli bardzo ciasno. Żeby znaleźć podhale, musimy zobaczyć drugą część tabeli. Nisko, bardzo nisko piłkarze z Nowego Targu. Tylko jedno zwycięstwo i to nawet nie wywalczone na boisku trzeciej ligi grupy czwartej. Wszystko gotowe. Pierwszy gwizdek. I podhale idzie od razu do przodu. Albo tylko zmyliło przeciwnika. I punkty chociażby Avia. Mówiliśmy o tym, że Avia ma na tym etapie rozgrywek tyle porażek, ile w całym poprzednim sezonie, ale Wieczysta atakuje, pole karne, będzie uderzenie z dystansu, kapitalnie odpalił bombę Denys Faworow, ale... Rakieta odpalona w kierunku bramki, podhala Nowy Targ, Styrczula na posterunku, nie ryzykował złapanie tej piłki, ale... Szymon Szydełko po tych złych wynikach ustąpił, a natomiast teraz szansa, ale na offside'zie Jankowski. Dużo tu się zadziało w tej sytuacji. Miała Wieczysta swój moment pod polem karnym Styrczuli. Żywec bardzo przytomnie do Jankowskiego. On już wtedy był na spalonym, ale Maciej Jankowski grał do końca. Musi interweniować poza własną szesnastką Styrczula i robi to. Robi to dobrze. Nie wiem, czy tutaj był spalony. Chyba nie jest sytuacja i to będzie kartka koloru czerwonego, tak się wydaje. No nie ma tutaj innej możliwości arbiter. Ukarany kartką Rygiel i to kartką czerwoną. Musimy poczekać na powtórkę, co wydarzyło się w tym momencie. Sami jeszcze nie jesteśmy świadomi. Na pewno zakotłowało się pod polem karnym Wieczysty Kraków. Po pierwsze, tutaj jest spalony. No właśnie nie, wydaje mi się, że spalonego nie było. Zobaczymy jeszcze raz. Natomiast pracuje ręka Rygla i... Zobaczmy, kto spróbuje. W każdym razie sytuacja dogodna, ale zbyt lekko tutaj oddany ten strzał przez Grzebielucha bodajże. Wybrał naprawdę bardzo trudną opcję, bo to jest strzał z linii pola. Schodzi do środka Faworow, nie ma offside'u. Jeszcze do lewej nogi przekłada Faworow. Tibo Muleł, czy tam nie było zagrania piłki ręką? Na razie gramy, ogromne protesty i żółta kartka dla Żywca, który doskoczył do arbitra, protestując wyraźnie. Maciej Jankowski zagrywa piłkę piętą, nie ma ręki. Myślę, że trochę traci walorów ofensywnych. Paweł Łysiak wystawiany na skrzydle. Teraz szansa dla Podhala. Dobrze wszedł w pole karne Bartłomiej Purcha. Uderzył z pierwszej piłki z powietrza. Znalazł się w odpowiednim miejscu. Odpowiednim czasie, no ale ten strzał jednego zawodnika. Zapraszamy do udziału w ankiecie. Tymczasem Tibo Muleł nie strzela, rozgrywa na lewą stronę do Żywca. Żywiec schodzi do środka. Prawa noga, Żywiec, poprzeczka, ratuje Podhale, nie będzie dobitki. Jeszcze Wieczysta w polu karnym. Łysiak się przewraca, ratują się piłkarze z Podhala. Jeszcze strzał z powietrza. Ale oczywiście gola na pewno nie było. Z przytupem wchodzi w drugą połowę Wieczysta. Odpowiada jednak drużyna Podhala. Lewa noga, interwencja Letkiewicza, będzie rzut rożny, a uderzał Kozarzewski. Patryka Letkiewicza, naprawdę fenomenalna. To zobaczymy jeszcze raz. Żywec, poprzeczka, piłka wychodzi w pole. Potem akcja Podhala, Nowy Targ. To co widzimy teraz, zagranie na ścianę, świetna sytuacja. Michota Letkiewicz, wspaniały. Z miejsca spadkowego. 15 Sokół Sieniawa ma dwa oczka więcej niż piłkarze trenera Kuźmy. Zagranie ręką w środku pola, będzie żółta kartka i będzie kartka czerwona. Siły się wyrównują. To jeszcze raz zobaczyć na powtórce, czy to było celowe zagranie.
To jeszcze nie ten moment. To jest ten moment. Zagranie tutaj. Zawodnika z numerem Kawula. Czy Kacper Kawula, który dosłownie Kawula sprawia, że piłka wraca pod pole karne. Żywec. Jeszcze jedna wrzutka z lewej strony. Jankowski, Styrczula broni teraz fantastycznie. Maciej Styrczula na linii instynktownie. To się jeszcze nie kończy. Faworow do Łysiaka. Łysiak ze strzałem obok bramki. Ależ dwie akcje. Wieczysty Kraków na gola, ale wynik się nie zmienia. Interwencja tego spotkania na razie w 59 minucie Macieja Styrczuli. Narożnik pola karnego, Łysiak pewnie spróbuje uderzyć technicznie, ale obok bramki. Antener Peszko. Zobaczmy, bo teraz rozpędza się Łysiak, zagrywa na prawo do Torresa. Torres mija już jednego zawodnika, drugiego na ścianę z Łysiakiem. Torres! Manuel Jimenez, Torres, uprzedzaliśmy. To ofensywna zmiana trenera Peszki przynosi skutek. Torres zagrał z Łysiakiem na ścianę, jak po sznurku chodziła ta piłka. A gdy znalazł tylko trochę miejsca do tego, żeby oddać strzał na bramkę Styrczuli, to strzelił tak, że ten już nie miał nic do powiedzenia. Kapitalna akcja, rozklepana defensywa Nowotarżan. Manuel Torres ma już gola. Teraz bardzo dobrze, świetnie zatrzymany przez Drobnaka. Jeszcze gramy pod polem karnym Styrczuli. Torres delikatnie, miękko. Nie wiem, czy to było dośrodkowanie, czy też strzał na długi. Dużo miejsca. Lewa Danielak, prawa Torres. Wybór pierwszy ze strony Pawła Łysiaka. Trochę została piłka Danielakowi. Idzie w dribbling były piłkarz Widzewa. Czy to jest faul? I to jest karny. 5 minut doliczone, to informacja odnośnie czasu. Natomiast tam nawet pachniało drugą żółtą kartką, bo to faulował z numerem 15. Jakubowski, który przed momentem obejrzał żółty kartonik. Działo się to jednak w polu karnym, tak jak widzimy. Bramka, bo Torres chyba bezbłędny, 7 goli. Już 8. 8, no tak, dzisiejszy mecz jeszcze. Przed tym spotkaniem było 7. No i szansa na gola numer 9. Manuel Torres chciał to zrobić sprytnie, ale no ta wcinka by to nie kosztowało piłkarzy wieczystej straty punktów. Nowy targ, a teraz nadzieję dał Manuel Torres tym, co zrobił w tym momencie. To nie jest czas na panenkę, a jeżeli wybór pada na panenkę. Składał ręce Fidziukiewicz, bo on tam zupełnie niepilnowany na lewej stronie, ale to już nie ma żadnego znaczenia. Wieczysta Kraków w trudach, w bólach, ale wygrywa spotkanie z Podhalem. Nowy targ, mecz, który dostarczył nam wielu emocji. No ale decyduje tylko jedna bramka. Jest bohater, jest nim na pewno Manuel Torres. Wszedł na boisko w drugiej połowie, zagrał na klepkę, na ścianę z Łysiakiem, strzelił gola, który daje 3 punkty wieczystej Kraków. Mógł zostać antybohaterem, bo nie wykorzystał karnego w fatalny sposób, ale Podhale nie strzeliło bramki na 1-1. Wyróżniamy również Macieja Styrczulę w zespole z Nowego Targu, który zagrał dzisiaj bardzo dobry mecz, ale nie mógł uchronić swojego zespołu od porażki. Wieczysta w trzecim spotkaniu inkasuje wreszcie w ostatnich meczach 3 punkty.